Dziś zapraszam do recenzji nowych przygód Herkulesa Poirot. Co ciekawe, jest to jedyna do tej pory część będąca kinem grozy. I to całkiem nastrojowym, jednak nie wszystko pykło. Zaczynamy. Hercule Poirot, I found something. Detektyw Hercules Poirot zostaje zaproszony przez swoją dawną znajomą, pisarkę, do starego domostwa w Wenecji, w którym niegdyś zginęło wiele dzieci. Tam ma odbyć się seans spirytystyczny, mający na celu przywołanie ducha tragicznie zmarłej nastolatki. Podczas burzowej nocy, gdy wszyscy zbierają się przy stole, dochodzi do morderstwa. Poirot musi odkryć prawdę, czy morderstwo popełniły duchy, czy ktoś z zebranych. Nigdy nie byłem fanem przygód Herkulesa Poirot. To też trudno mi porównać omawiany film z poprzednimi odsłonami części, więc nie będę o nich mówił. Duchy w Wenecji to klasyczny film detektywistyczny spod znaku whodunit, który najbardziej przypomina takie klasyki jak Stary Mroczny Dom czy Dom na Przeklętym Wzgórzu. Grupa osób zostaje zamknięta nocą w wielkim gmachu starej kamienicy, w której przed laty doszło do tragedii, a detektyw prowadzi śledztwo mające na celu odkrycie tożsamości mordercy i jego motywów. Poirot, zmęczony wszystkimi śledztwami, przebywa na emeryturze i wzbrania się przed wzięciem jakiejkolwiek nowej sprawy. Woli zajadać się pączkami na swoim tarasie, a jednak zostaje mimowolny wciągnięty w wir nowego śledztwa. W pewnej kamienicy bowiem doszło do tragedii. Nastoletnia córka Rowena Drake, Alicia, popełniła samobójstwo, skacząc ze swojego balkonu. Wszyscy uważają, że do tego czynu namówiły ją zamieszkujące budynek duchy. I do not believe in psychics. Come with me to a seance. Spot the con I can't. Na miejscu zebrali się oprócz Herkulesa Poirot jego dawna znajoma pisarka Arianna Oliver, której ostatnie książki nie sprzedają się zbyt dobrze. Pisarka w swych książkach opisywała właśnie śledztwa prowadzone przez Poirota, a że ten od lat jest na emeryturze, to jej książki zaczęły się kiepsko sprzedawać. Ariadne chce po raz kolejny wkręcić detektywa w wir pracy przy kolejnym śledztwie, żeby napisać nową książkę. Jest tu także Vitale Portfolio, który jest gorylem Poirota. To on odganiał natrętnych petentów od byłego detektywa. Jest jego prawą ręką, choć i on skrywa pewien mroczny sekret. Właścicielką budowli, a zarazem matką tragicznie zmarłej nastolatki jest Rowena Drake i to jej najbardziej zależy na kontakcie z córką. Mamy w końcu medium w postaci Mrs. Reynolds. Jest to Azjatka w średnim wieku, która zamiast używania kryształowej kuli woli maszynę do pisania. Reynolds przybyła do posiadłości wraz z pomocnikiem. Mamy tu także byłego narzeczonego Alicji, który wydaje się, że bardziej interesował się jej pieniędzmi, aniżeli samą Alicją. Lekarza, który ją doglądał, oraz jego małego syna, który wygląda jakby uciekł od rodziny Adamsów, oraz służącą, która pomagała się opiekować zmarłą Alicją. W pewnym momencie dochodzi do morderstwa. I teraz Hercules Poirot musi rozwiązać nie tylko zagadkę śmierci Alicji, ale także kolejnego zabójstwa. A niemal każdy wydaje się ukrywać coś za uszami. Na domiar złego, wraz z postępem śledztwa, padają kolejne trupy. Somebody is dead. No one shall leave this place until I know who did it. A ghost killed her. Fabuła przebiega bardzo klasycznie. Bohaterowie krzątają się po wielkim domostwie, detektyw prowadzi śledztwo, przesłuchuje ich, analizuje fakty. Śledztwa nie ułatwiają jednak duchy dzieci, które tragicznie zginęły w tej posiadłości. I tutaj pojawia się wątek horrorowy, który nie bardzo mnie kupił, nie do końca się kleił, ale urozmaicał fabułę. Poirot słyszy bowiem od czasu do czasu cichy śpiew dziecka dobiegający gdzieś z korytarzy, mignie mu jakaś widmowa postać, czy wręcz zjawa stanie mu przed oczami. To oczywiście daje pole do użycia kilku wyeksploatowanych, mało kreatywnych jumpscares. Rzecz jasna, Poirot jako człowiek rozumu odrzuca istnienie parapsychicznych sił. Ale skąd w takim razie nadprzyrodzone emanacje? No one shall leave until I find if the living have been killed by the dead. You have been hiding here all this time. Wydaje mi się, że scenariusz Michaela Greena, odpowiedzialnego przecież za Logana czy nowego Blade Runnera, jest słabo napisany. W
wszystkie wydarzenia, zachowania bohaterów czy wypowiadane przez nie kwestie wydają się być mało naturalne, a stanowić pretekst do podrzucania kolejnych tropów detektywowi, aby ten mógł w pewnym momencie wykrzyczeć: ha, już wiem, kto jest mordercą. Dialogi również wydają się słabo rozpisane i czuć, że bohaterowie nie komunikują się ze sobą, a tłumaczą coś widzowi. Nie jestem fanem fabuł, w których to główny bohater tłumaczy jej przebieg widzowi. Fajnie, gdy scenariusz jest napisany tak, że widz samodzielnie może rozwiązać niektóre zagadki. Przekonać się, w którym miejscu się mylił, a które klucze przegapił zupełnie. Tutaj nie idzie samodzielnie rozwiązać jakiejkolwiek zagadki, bo scenarzyści podsuwają na tyle mało znaczące tropy, że ostatecznie Poirot nam wszystko opowiada, a widz zachodzi w głowę, jak on, mając tak liche strzępy i fakty wyciągnięte z rękawa, rozwiązał całą sprawę. Mało przekonujące i nieangażujące widza. Film nakręcony jest też bez fajerwerków. Jest poprawnie i nie ma się do czego przyczepić, ale i czym zachwycać. Kamera prowadzona jest całkiem umiejętnie, filmując z lotu ptaka starą kamienicę skąpaną w deszczu, oświetlaną przez pioruny niczym w klasycznych dreszczowcach. Używanie niekonwencjonalnych kadrów, dużych zbliżeń czy rybiego oka również ma na celu wywołanie atmosfery niesamowitości. A chłodny kolor grading z przewagą błękitów i zieleni uwypukla horrorowy klimat. Miejsce akcji także robi robotę. Wielki stary gmach z mroczną historią, otoczony wodą i rytmicznie uderzającymi o mury falami, potrafi budować atmosferę. Seans spirytystyczny, w dodatku odprawiony w Halloween, to też kolejna zagrywka mająca przechylić szale opowieści w stronę kina grozy. Aktorsko znów nie ma tu żadnych wyżyn. Jest poprawnie, ale aktorzy są całkiem nieźle dopasowani do ról. W głównej roli ponownie zobaczymy Kenneta Branagha, który jest także reżyserem. To trzeci film z serii, w którym zagrał, poprzednie to Śmierć na Nilu i Morderstwo w Orient Expressie. Choć ja osobiście znam go przede wszystkim ze świetnej roli w Historycznej Walkirii. Z nazwisk, które jeszcze mi coś mówią, występuje tutaj znana z Wszystko Wszędzie Naraz Michelle Yeoh jako medium, Jamie Dornan, czyli Grey z 50 twarzy Greya, nie to żebym to oglądał, a także Ricardo Scamarcio, czyli pamiętny główny antagonista z Johna Wicka 2, który tutaj gra kamerdynera Poirota. Suspect, we're old friends. Every murderer is somebody's old friend. Nie ma nic gorszego w opowieści detektywistycznej od fabuły, która nie wciąga i nie angażuje. Czuć, że bohaterowie opowieści, mimo jakichś tam relacji, które ich łączą, są jedynie pionkami na planszy. Co prawda, seans pomimo 100 minut trwania minął mi bez zerkania na zegarek, ale finał ostatecznie mnie rozczarował. Jeżeli jesteście fanami poprzednich odsłon, czy chociażby fabuł z poznaku whodunit, ten film powinien wam się podobać. Inni widzowie spokojnie go sobie mogą odpuścić albo łyknąć z braku laku jako niewymagające patrzydło. Ode mnie film dostaje 5 na 10. Jeśli jesteście fanami opowieści o śledztwach, polecam wam polski horror Ostatnia Wieczerza, którego recenzję zobaczycie tutaj. Piszcie w komentarzach, jak wam Duchy w Wenecji się podobało. Dajcie kciuka w górę, jeśli ta recenzja była przydatna i koniecznie subujcie kanał. Do zobaczenia.